Zagadnienie niepłodności dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Myślę, że w, w równym stopniu. Moim zdaniem tak. Tak, w takim samym stopniu dotyczy kobiet i mężczyzn. No, zdecydowanie. Dwie osoby są potrzebne, żeby stworzyć człowieka, więc yy, i dwie osoby mogą gdzieś się rozbić po drodze. Niepłodność dotyka tak samo facetów, jak i kobiet. Temat niepłodności mężczyzn jest ciągle tematem tabu i bardzo godzi w męskość. Wydaje mi się, że o wiele więcej mówi się o kobiecych problemach z płodnością niż męskich. Kobiety do tego podchodzą chyba bardziej racjonalnie, że wiedzą, że to jest coś, co można leczyć. Myślę, że 90% osób uważa, że wina, bo najważniejsze słowo wina leży po stronie kobiety. Macie rację. Niepłodność w równym stopniu dotyczy kobiet, jak i mężczyzn. Szacuje się, że za 35% przypadków niepłodności odpowiada partnerka, i za tyle samo, z pewnym trendem wzrostowym, partner. U 10% niepłodnych par nieprawidłowości diagnozuje się u obojga partnerów, i u około 20% nie można znaleźć jednoznacznej przyczyny co nazywa się niepłodnością idiopatyczną. Na no, niepodność wpływa tryb życia. Jakieś e, kłopoty w organizmie, nie wiem dokładnie jakie. Pewnie coś związane z, z organami rozrodczymi. Nasz styl życia. Yy, można powiedzieć, że nasze wybory. Imprezy, alkohol, papierosy, każdy z czynników, stres. Czyli stres, niezdrowy tryb życia, brak aktywności fizycznej. Tak, Tak, z milion czynników na oko. Dieta, styl życia, styl yy, jaki, jaki, jaki żyjemy, czy jest on aktywny, czy nieaktywny, wysiłek fizyczny, być może stosowanie jakichś używek, bądź nie. No niepłodność może powodować wiele rzeczy, na pewno jakieś urazy, e, e, nie wiem, jakiś wypadek. Mieliście rację. Ryzyko niepłodności zwiększają lub mogą zwiększać używki, leki przeciwbólowe, uspokajające czy hormonalne, stres, brak aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe, choroby przewlekłe, choroby onkologiczne, a także częste infekcje.